Witam wszystkich, z tej strony Dance. Jest to kolejna gra z turnieju Frost PC Cup, który odbył się w zeszłą niedzielę. Wraz ze mną tą grę będzie komentować Kici, witam. Tak, i w tej grze Kici gra jako czerwony teran. W prawym górnym rogu mapa to Xel'Naga Caverns. Natomiast po drugiej stronie mamy Legenda, którego już mieliśmy okazję widzieć w jednej z naszych gier komentowanych przez nas, który gra Protossem. Tak, należy jeszcze raz przypomnieć, że Legend nie jest fanem długiej gry w ekonomię. Bardzo lubi cheesy. Czy ich cheesa w tej grze zrobi? Przekonamy się. Widzimy już, że coś tam. Myślałem, że już tą probę będzie wysyłał, ale tak ją odesłał i wrócił z nią z powrotem do linii minerałów. Taka trochę dziwna decyzja. Tak. Była chyba na za wcześnie po prostu pojechał tą probką. Powiedz mi, Kici. Tak jak w twojej grze z Ceśkiem, mówiłeś, że go znałeś, wiedziałeś, że lubi Forgate'y. Natomiast powiedz mi, czekając do gry z Legendem, powiedz mi jeszcze, że to była druga gra, nie pierwsza. Czy wiedziałeś, że należy się nastawić na cheesy? Czy przewidywałeś, że coś będzie kombinował? Znaczy, w pierwszej grze, którą zagrałem z Legendem, tą grę przegrałem, on zagrał Void Ray'e szybkie dosyć. Ja próbowałem grać tam Banshee, ale było już za późno. Tak później zacząłem podejrzewać, że zagrał takie szybkie Void Ray'e, czyli taki makro gry chyba nie za bardzo lubi grać i powoli zaczynałem przeczuwać, że może tu mnie zaskoczyć jakimś takim Forgate'em, na przykład tutaj Cesiek albo jakąś inną taką... Tak, przepraszam ci przerwę, w tej chwili Forge leci w bazie Protossa, a ponieważ, jak już wspomnieliśmy, Legend nie lubi gry makro i to nie jest odpowiednia mapa na Forge Fest Expand, chyba wszyscy wiemy, że możemy spodziewać Cannon Rusha. Już widzimy, pylon jest koło twojej linii minerałów. Drugi pylon, trzeci pylon i to jest genialne moim zdaniem. To jest bardzo dobre. Zablokował się tymi pylonami, nie mam dostępu do jego proby i wystarczy teraz, że wybuduję w środku jednego kanona i będzie bardzo ciężko coś takiego wybronić. Tak. Wiesz, że ja musiałem odebrać wszystkie scypały do niszczenia tych pylonów. Tak, oczywiście. Tutaj by standardowe 4 absolutnie nie wystarczały. Jak widzimy, probik na dole próbuje też postawić kanona. Już pierwszy kanon leci. U góry kanon też poleciał wcześniej. Ale widzimy, że SCV-y dzielnie sobie poradziły z tymi pylonami, tak, przynajmniej dwoma. Tak, Marines zdjął proba. Więc już jesteś trochę w domu w tej grze. Tak, ale należy zwrócić uwagę, że tylko dwie moje SCV-y wydobywają minerały. To też jest warte. Tak, zgadza się. Aczkolwiek najważniejsze będzie, ile po tym Cannon Rushu Legenda dostanie tobie SCV-ów, a ile jemu probów. I już teraz widzę, że masz ogromną przewagę, nawet pomimo tego, że musiałeś się odsunąć od linii. Masz w tej chwili 16 SCV-ów versus 10 probów Legenda. Jesteś ekonomicznie bardzo mocno do przodu. Tak. Ten Rush nie wyszedł Legendowi, chociaż nie powiem, zrobił na mnie spore wrażenie. Już myślałem, że może być nieciekawie, jak się zabudował tymi pylonami, ale udało się to jakoś zwalczyć. Tak, i ciekawe... Widzimy, że... No proszę, kontynuuj. Ciekawe, co teraz robi Legend. Potem powiedziałeś ładnie to tak. No bo według mnie to nie było za ładne z jego strony tak szybko kończyć. W tej chwili budował jednego kanona na obronę, to jest standardowe u tych, co robią Cannon Rusha. Dopiero pierwszy gate tutaj leci. Ciekawe, jak ta gra się rozwinie dalej. Czy Legend postanowi przejść od cheesa do cheesa, czy za chwilę zbuduje jakąś ekspansję, gdy tylko będzie miał parę jednostek? Zobaczymy. U mnie w produkcji faktorka po pierwszym baraku postanowiłem, że nie ma sensu jakiś szybki atak. Mam przewagę, jeśli chodzi o ilość SCV-ów, więc nie ma co się rwać na jakiś szybki atak, tylko powiększać sobie tą przewagę ekonomiczną i grać spokojnie, techować. Tak, to bodajże Day 9 powiedział kiedyś. Przepraszam, że powiem to po angielsku, ale po polsku to by nie miało większego sensu. If you're ahead, get a header. Oczywiście takiego słowa nie ma jak header, ale wiadomo, o co chodzi. Dokładnie tak. Jeszcze z Artosis też bardzo często to powtarzał na GSL, że jak jesteś do przodu, to powiększaj sobie tą przewagę. I w sumie zgadzam się z tymi słowami, bo jeden taki może nieudany all-in, jakby teraz miał pójść z mojej strony, zostałby powstrzymany i cała moja przewaga poszłaby na tak, marne. Powiem szczerze, że kilka probek i drugi kanon, który teraz się podnosi, by spokojnie pokonało to, co masz. Więc faktycznie to się nie opłacało. Na razie Legend nie robi nic zbyt ciekawego, dopiero Warpgate'y się zaczynają robić. Twilight Council leci. Czyżbyśmy zobaczyli Dark Templary? No najprawdopodobniej.
Podobnie tak, bo wątpię, że był to Blinkstalkery, ponieważ posiada tylko jeden gateway. Nawet nie ma tej technologii jeszcze do warp gate'u, która jest dopiero teraz wynajdywana. Tutaj biega jedna probka do Xel'Nagi po środku. A u mnie widzimy tech do Blue Flame Helionów. Tak, szczerze powiedziawszy, myślałem, że za chwilę znowu zobaczymy starport. A może zobaczymy, kto wie? O, no proszę. Jest i starport. Z tym, że w tej grze będzie służył do czego innego, bo ponieważ myślałem, że będzie miał kanona w linii minerałów i mój haras Banshee byłby w ogóle nieprzydatny, jeśli chodzi w tej grze, więc postanowiłem, że zagram teraz Blue Flame Helmiony. Tak, widzimy, że stawiasz ekspansję w czasie, gdy Legend jeszcze nie postanowił tego zrobić. U niego się buduje Dark Shrine, więc przeszedł od Cheeza do Cheeza. Jeżeli ten mu się nie uda, to już raczej koniec gry, ponieważ zaraz mu się skończą minerały w głównej bazie. Może ja nie tylko. Może ci przeszkodzę, jest świetny skan, który dzięki któremu wszystko widzę, cały tech Protossa. Tak. Mogę się przygotować do tych Dark Templarów, jak widzimy, stawiam od razu Engineering Day. Tak, muszę ci przy okazji powiedzieć, że w tym momencie, że tym skanem dałeś przytyczkę w nos Vulture'owi, gdy tą grę obserwowaliśmy i właśnie napisał, że w ogóle nie skanujesz i poleciał skan. No, to był taki farciarski skan. W sumie on źle też postawił to Dark Shrine, według mnie powinien gdzieś spróbować schować może, wtedy byłaby większa szansa na zaskoczenie mnie tymi Dark Templarami. Tak, świetnym miejscem jest ta trzecia baza za kamieniami, według mnie. Dokładnie, tu jest dosyć duża mapa i wszędzie można postawić gdzieś pylona i z boku Dark Shrine, które byłoby ciężkie do zeskautowania. Tak, twoja ekspansja się kończy, dla Legenda dopiero się zaczyna budować. Missile turret leci, więc powinien być jak najbardziej przygotowany na wszelakie ataki ze strony Dark Templarów w tej fazie gry. Swoją drogą, tak, powiedz mi, czy próbowałeś sobie przetłumaczyć kiedyś na język polski nazwę tego builda 1.1.1, Destiny Cloud Twist Build? Mówię ci, to jest trudne, ale spróbujemy. Należy zwrócić uwagę, że jest już drop w bazie Protossa. Tak jest. Helony są właśnie wyładowane. Zobaczmy ilość prop, 30. Zobaczymy, ile zostanie po tym dropie. Tak, 25. 23. Ładnie się w linie ustawiają, żebyś mógł je lepiej zniszczyć. Tutaj mogą zdobyć dosyć dużo kill, ale widzimy, że Helony zaatakowały Zelota i... Tak, ale... To się opłaciło. Straciło, ile dopuściłem, 9 probów, tak? Tak. Helion kosztuje 100 minerałów? 100. Tylko 100 minerałów, no to jest gaz. No to się opłaciło. Widzimy już, że dwa pierwsze Dark Templary zmierzają do mojej bazy, ale tam już jest Raven, który na nie czeka. To jest. Te Dark Templary oczywiście nie mają długiego życia. Być może jednemu uda się uciec. Nawet dwóm. Ale ponieważ jest Raven, to nic z tego. Jeden zdąży uciec z 4 HP. Tak, widzę, że skautuje za pomocą faktorki. Jest to często dobry pomysł. Trochę kosztowny, ale dobry. Ponieważ ma na tyle dużo życia, że przeleci całą bazę wroga i da ci informacje właściwie o wszystkim. Dokładnie, a poza tym, jeśli gram na Protossa, to faktory rzadko kiedy używam, bo switch tanki na Protossa to nie jest jakiś taki genialny pomysł, chyba że już się gra naprawdę mecha, jakiś goodie style, wtedy tak, a tak to tylko żeby dotychować do starportu, tylko po to zrobiłem to faktory. No i po Heliony, bo to fakt, bo w tym meczu grałem Heliony. Powiem ci, że mimo wszystko tanki są czymś, czego się obawiam w wczesnych fazach gry przeciwko Terranowi. Jak już wspomniałem w innym wideo, gram Protossem. Ponieważ na Stalkery bez Blinka są po prostu genialne. Może i tak, że jakieś wcześniejsze fazy gry, ale myślę, że w late game na Protossa granie w Switch Tanku to nie jest jakiś dobry pomysł. Lepiej według mnie zainwestować w Marudery, Ghosty. Nie wiem, ale to takie osobiste zdanie. Każdy gra inaczej, każdy oczywiście lubi coś innego. Jak widzimy, ta faktorka padła, zajrzymy na chwilę do twojej bazy. Widzimy, że masz Banshee i całą masę maruderów. To bodajże w Husky w swojej piosence śpiewał, jak to marudery zabijają Protossa wspaniale. Tak, tak. Bane Links, piosenka bodajże coś... Tak, pozwolę sobie nie śpiewać tego, ale jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał piosenki Bane Links, to polecam sprawdzić, o co chodzi.
wątku możemy dodać filmik nawet dla tych leniwców, którym się nie będzie chciało poszukać. Tak zrobimy. Widzimy, że Protoss dotychował do High Templarów. Tak. Jeszcze chwila i będą miały sztormy, co może być potencjalnie niebezpieczne dla ciebie. Natomiast High Templary nie są aż takie genialne przeciwko Maruderom. Są niezłe, ale zwróćmy uwagę na to, że Marudery wymagają jednak dwóch do trzech sztormów, zależy od sytuacji. Więc nie umierają tak szybko jak tylko Marinesy, czy Zerglingi. Tak, tak, bo sztormy na Marinesy... Dlatego postanowiłem grać Marudery, bo wiedziałem, że on będzie miał dużo Stalkerów. To Marinesy to są słabsze, wiadomo. Legend... Marudery są bardzo dobre. Legend robi jeden błąd według mnie. Ma ten Twilight Council od tak dawna i jeszcze nie ma Blinka dla Stalkerów. Widzimy, że wynajduje...